Inga i Dawid łączą siły. Pod takim hasłem odbył się dwudniowy kiermasz charytatywny zorganizowany przez społeczność gminy Maszewo. W tych dniach można było zakupić rozmaitości na świąteczny stół oraz oddać krew dla Dawida Bałoniaka. Od 27 do 28 marca na terenie przedszkola miejskiego w Maszewie odbył się kiermasz charytatywny dla Dawida chorującego na białaczkę oraz dla Ingi z Przęsocina zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy rodzicami Ingusi. Razem z Ingusią właśnie dotarliśmy do Maszewa na kolejny już trzeci organizowany kiermasz. Bardzo wszystkim dziękujemy za wasze ogromne serca, za poświęcony czas, za każde wsparcie. Dzięki wam zbiórka cały czas idzie do przodu. Mamy nadzieję, że będziecie z nami do końca i będziemy wspólnie świętować ten sukces. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi na Dawida i dziękujemy bardzo. Podczas kiermaszu odbył się ambulansowy pobór krwi dla Dawida, w którym wzięli udział wojownicy Ingi. Super, bardzo miła atmosfera, szybko zleciało, zero strachu. KGW Farlino i Sołectwo Farlino wspiera kiermasz dla Ingi i pobór krwi dla Dawida. Zapraszamy. Co pani na tym kiermaszu dzisiaj zakupiła? Mam świeże jajeczka wiejskie, obiad dzisiejszy, pierogi, ciasto do kawy. Super. Warto pomagać? Pewnie, że tak. Zawsze wracam. Ja to wiem. Jest super. Niech krwiodawcy oddają krew, piją kawkę. Odwiedzili nas, jest wspaniale. Atmosfera świetna. To jest dar od pani sołtys z Barża. Podczas dwudniowego kiermaszu udało się zebrać ponad 26 tysięcy złotych, które zasili konto Ingusi oraz blisko 19 litrów krwi dla Dawida.